Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam koszyk pieczarek. Jutro będę robiła krokiety z pieczarkami i z żółtym serem na pikantno. Przygotuję jeszcze sobie dzisiaj farsz, ale odcinek nie będzie tutaj o krokietach z pieczarkami, a o kolorowym makaronie. Dosyć często w SMS-ach czy w rozmowach rozmawiamy na temat kolorowych makaronów. No i zapytujecie, jak robię te makarony. Tłumaczę, ale tak wiele osób sugerowało, żebym taki odcinek zrobiła, więc taki odcinek zrobię, jak właśnie pokażę Wam, jak w domu u mnie robi się kolorowe makarony. Mąka. Też często pytacie, z jakiej mąki robię makaron. 405. Tutaj już firma dowolna. Ale ważne jest u mnie, żeby była to 405, bo jest to mąka delikatna, jaśniutka, może być 450, może być nawet 500, przy czym tutaj pamiętajcie, że im wyżej, tym jest mąka ciemniejsza, czyli 450, 500, 550 to już jest mąką taką bardziej ciemną i ja jej tutaj raczej nie używam w kuchni. Mąkę trzeba przesiać. Moja mama, babcia zawsze mąkę przesiewały. Kiedyś, jak były młyny, tatuś z mamusią siali właściwie bardzo dużo pszenicy. Różne gatunki zbóż były siane i mieliśmy własną mąkę. W Boleszkowicach na sąsiedniej wiosce był młyn. Tata zawsze załadował do worków pszenicę i tą pszenicę wiózł i taką mąkę później przywoził już gotową. I powiem Wam, pamiętam, jak na strychu była taka wielka skrzynia dębowa i jak tą mąkę przywieźli prosto z młyna, do tej skrzyni wysypywali. No i ona jak leżała w tej, bo te skrzynie były takie potężne i jak tam się wsypało metr czy dwa metry mąki, no tutaj ktoś, kto jest spoza rolnictwa, metr to jest miara 100 kg. No my rolnicy posługujemy się tutaj metrami, kwintalami, także metr odpowiada 100 kg. I do czego zmierzam? Jak taki metr czy dwa metry tej mąki się wsypało, no to była jakaś taka, powiedzmy, warstwa tego. I ta mąka się dociskała. Ona była taką mąką, można powiedzieć, jak Wam określić, twardą. Twardą, tępą. Babcia zawsze mówiła, tępa mąka. I jak ją przesiała, ona się napowietrzyła, napuszyła się. Przesiewanie też, wiadomo, miało na miejscu odsianie jakichś ewentualnych zabrudzeń, bo mogły się trafić jeszcze gdzieś tam otręby, mógł się trafić sznurek, no wszystko się mogło trafić. Chociaż powiem Wam, że ja nigdy nie pamiętam, żeby się coś w tej mące trafiło. W sklepowej tak, bo teraz już młynów nie ma. Już dawno pamiętam, te młyny wszystkie dziwnym zbiegiem okoliczności się popaliły. No, wiemy wszyscy, jak to się odbywało. I mąkę mamy teraz ze sklepu. Także przesiać ją jest już teraz koniecznością. Chociaż, szczerze mówiąc, wszystkie gospodynie dawniej mąkę przesiewały, bo była ona mąką twardą, tępą, jak to moja babcia określała. Mąka. I do tej mąki teraz, chcąc uzyskać czerwony kolor makaronu, dodaję zwykłą paprykę w proszku, łagodną, nie ostrą, bo będzie makaron ostry. Jeżeli chcemy uzyskać zielony kolor, to do takiej mąki dodaję czosnek niedźwiedzi sproszkowany, żółty kolor kurkuma. Tak można uzyskać kolory makaronów. I teraz na pół kilograma mąki daję papryki 3 łyżeczki, takie solidne łyżeczki, można dać 4. Tutaj papryka to jest papryka łagodna, więc nie zaszkodzi, damy 3,5. Tak samo z czosnkiem niedźwiedzim, 3 do 4 łyżeczek, to samo kurkuma. I teraz często właśnie jak mówiłam, że tak robię, to kobiety później mówiły, że ale słuchaj, no zrobiłam tak jak mówiłaś i przy wałkowaniu, jak ciasto już kroję na placuszki, wychodziły mi białe nitki.
Tak, najpierw trzeba mąkę przesiać, dać tutaj paprykę i wymieszać paprykę, czosnek czy kurkumę, cokolwiek dacie na zabarwienie koloru, dokładnie wymieszać. Dlatego, żeby się rozprowadziło równomiernie, żeby się kolor połączył z mąką. Jeżeli doda się jajko i doda się wtedy koloryzację w postaci czosnku niedźwiedziego, papryki czy kurkumy, no to zrobią się takie ogniska, ja to mówię ogniska koloru, bo reszta będzie taka już bardziej... Kto się tutaj czai? Ktoś, kto nie ma ochoty wejść na wizję. Już wiem, kto, moja córcia. Często są zapytania o córkę, że mogłaby się pokazać. Może i by mogła, ale musi tego chcieć. Także tutaj nic na siłę. Może kiedyś, może. Także wszystko się może zdarzyć. I teraz zobaczcie, jak ten kolor ładnie się połączył. Mąka jest taka różowawa teraz. Ja mam fartuszek, co pewnie żeście zauważyli, nie lubię robić fartuszku w kuchni, ale jak robię makaron, tą fartuszek zakładam, bo niestety umączę się od stóp aż po samą szyję i wyglądam jak ta, co w lesie żołędzie zjada. Także fartuszek jest koniecznością. Teraz do tego dodaję jajka. Na pół kilograma mąki, no tu w tym przypadku mam około chyba 60 deko, ale z reguły jak robię makaron, to na kilogram, tutaj nie będę mówić na pół kilograma, tylko na kilogram. Na kilogram daję 8 jajek i dodaję później mleko. Wiem, że wielu z Was mleka nie dodaje. U mnie w domu babcia, jak kiedyś robiła, też mleka nie dodawała, dawała same jajka, ale później przyszedł, to chyba w szkole, jak chodziłam do szkoły, taka pani starsza, doświadczona kucharka poradziła mi dodać mleka, że makaron jest delikatniejszy. I rzeczywiście, przynajmniej ja tutaj uważam i moi znajomi, że jest delikatniejszy. Wymieszane to z jajeczkami i dodaję teraz mleka tyle, aby powstała już konsystencja makaronu, taka dosyć gęsta. Pod wpływem dodawania mleka już się tutaj uaktywnia kolor czerwony. A jaki zapach! Tego już nie wspomnę. O, i tyle wystarczy. Chyba. No i z miski na stolnicę. Jednak na stolnicy jest zdecydowanie wygodniej. Zagniatam sobie tak w pierwszej wersji w misce z tego względu, że jest łatwiej doprowadzić do takiej konsystencji gęstszej. Jakbym tutaj na stolnicy wysypała mąkę, dodała jajka, mleko, to by mi wszystko się rozłaziło. Miałabym pół kuchni tutaj zawalonej. Ciasto zamieszane, no i teraz wałkowanie. Utnę sobie kawałek. I teraz takie placki można rozwałkowywać i suszyć. Po ususzeniu i dopiero je kroić. Moja mama też tak robiła, że właśnie rozwałkowała sobie placek, odkładała go, żeby on odpoczął, podsechł i dopiero po godzinie czy po dwóch kroiła makaron. Robiła właśnie ten makaron, ale robiła po powiedzmy pół kilograma mąki, tyle co do obiadu, nie suszyła go. Ja robię dosyć duże ilości makaronu, więc no nie mam czasu i nie mam miejsca na suszenie placków, więc ucinam sobie na świeżo, rozwałkowuję i bezpośrednio od razu kroję. Przy czym tutaj no niestety trzeba więcej podsypywać mąką, bo takie ciasto się później jak składam sobie pasek na pasek, niestety mi się skleja. Rozwałkowany. I teraz tutaj daję mąkę po to, właśnie tak jak mówiłam, żeby mi się tutaj teraz przy krojeniu nie sklejało. Kroję na paski, tak jest mi najwygodniej. Tutaj można zwijać w rulonik i moja mama też zwijała i później kroiła tak na jodełkę.
ciach, 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 ciach w drugą stronę. I ten makaron wychodził takiej, powiedzmy, długości. Jeżeli chciała uzyskać spaghetti, no to kroiła już prościutko i takie długie nitki wychodziły. Mi jest wygodniej zdecydowanie robić to na paski i wychodzi takie coś w rodzaju takiej drobnej krajanki. No tutaj grubość krojenia makaronu też już tak naprawdę sami sobie ustalacie, czy chcecie mieć wielkość łazankową, czy wielkość do rosołu, powiedzmy. Stół trochę niski, ale często tutaj podkreślam w odcinkach, że jest on dostosowany do mamusi. Ja pracuję przeważnie tam na blacie, a przy stole mama. Widzicie, jakie warunki? Jak człowiek schylony. I teraz taki makaron można pozostawić nie tak na kupce, bo on się sklei. Z reguły rozsypuję sobie go cieniusieńko, zostawiam na noc na obrusie w pokoju i on mi do rana bardzo ładnie wyschnie. Jednak ten zaraz ugotuję, aby pokazać Wam, jak on wygląda po ugotowaniu. Bo teraz on ma taki kolor blady, ale po ugotowaniu będzie wyglądał całkiem inaczej. Widzimy się za chwilkę. Makaron ugotowany. Ugotowałam czerwony z zielonym, aby Wam tutaj pokazać, jak to wygląda. No i na pierwszy rzut oka, jak ktoś, kto takiego makaronu nie widział, to jak zajrzy, to a co tutaj robi marchewka? Marchewka gotowana? Tak to właśnie wygląda. I zobaczcie, tutaj jest makaron czerwony, który ma dodatek papryki słodkiej i jest zielony, który ma dodatek czosnku niedźwiedziego. W zapachu jest na pewno inny, jak taki makaron zwykły biały. Ma taki delikatny zapach właśnie papryki, czosnku niedźwiedziego. W smaku zbytnio nie odbiega od tego tradycyjnego białego makaronu. No i jeżeli chcecie, aby on był bardziej pikantny, można dać paprykę czerwoną, pikantną, ale wtedy będzie pikantny. Taki kolorowy makaron bardzo dobrze sprawdza się do sosów, surówek, a także do rosołu. Ja też ugotowałam rosół i tutaj pokażę Wam zaraz połączenie. O! I voilà! Podejdę tutaj bliżej. Zobaczcie, jak to wygląda. Kolorowy makaron z rosołem naprawdę fajnie się prezentuje. Jest prosty w wykonaniu, łatwy, wystarczy dodać tylko właśnie barwnik w postaci naturalnej z czosnku niedźwiedziego, z papryki, czy chociażby z kurkumy, czy innych jakichś składników, które przyjdą Wam na myśl, które mogą tą mąkę zabarwić. To wszystko wygląda ładnie, apetycznie. No i przede wszystkim, jak taki rosół podacie na jakieś przyjęcie rodzinne, na świętach, to na pewno zaskoczycie gości, jak rosół oczywiście z takim makaronem. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Kończę, żegnam się z Wami i życzę Wam dużo, dużo zdrowia, radości, zadowolenia. Wychodźcie już na dwór, bo tak jak u mnie, wiem, że jeszcze w innych regionach Polski jest śnieg, bo dostaję zdjęcia właśnie z piękną białą okrywą, z piękną białą szatą śnieżną. U nas już jest bardziej wiosna. Już możemy myśleć gdzieś tam o ogrodzie, chociaż ja niestety te myśli mogę sobie odłożyć jeszcze na półkę, bo mam bardzo mokro na polu, także ja jeszcze do ogrodu nie będę wychodzić. Chociaż już szklarnia zacznie u mnie pomalutku się przejawiać w odcinkach niebawem. Już będzie o wysiewach nasion, bo na niektóre już jest czas, także na dniach już na pewno takie odcinki się pojawią, dużo ciekawostek. A jutro prawdopodobnie pojawi się kolejny odcinek z Centrum Pszczelarskiego. Będzie bardzo dużo
ciekawych tematów. Będzie temat pierzgi, pyłku, mleczka. Powiemy, na jakie ma właściwości, kto powinien brać, na co zwrócić uwagę. Poruszymy też takie inne tematy, które jednak wiążą się z tym tematem, ale to w jutrzejszym odcinku. Także już dzisiaj zapraszam na ten odcinek, a na dzień dzisiejszy, no cóż, życzę Wam dużo takiej opatrzności Bożej, dużo serca do drugiego człowieka, ciepła, przewartościowania tego, co tak naprawdę jest najważniejsze, bo ślepo gonimy za tym, co nie jest aż do końca tak istotne, a zapominamy o kimś, kto jest tuż za płotem i być może bardzo potrzebuje naszego zwrócenia uwagi, naszej pomocy, naszego słowa. Także życzę Wam, abyście umieli zwracać uwagę na to, co tak naprawdę istotne. Do następnego!